Wszyscy uczniowie ze szkoły podstawowej w Olszynach wzięli udział w przedstawieniu jasałkowym z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim zgromadzonym za przygotowanie dzisiejszej uroczystości, za to, że włożyli tyle serca, po to, byśmy mogli być razem. Dziękuję bardzo. No i życzę wszystkiego najlepszego w tym wspaniałym dniu Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w nowym roku. W organizację spotkania wigilijnego włączyła się cała społeczność wsi i parafii w Olszynach. Ostatnio jest zapotrzebowanie właśnie na jasełka, na pastorałki, na kolędy. Tym bardziej, że one odzwierciedlają naszą tradycję. W tym roku jasełka będą troszeczkę inne, bo rozpoczynamy od Starego Testamentu. Przechodzimy przez tą nowoczesność dzisiejszą i kończymy żłóbkiem. Składam wszystkim, którzy będą nas oglądać, jak najserdeczniejsze życzenia, szczególnie bożonarodzeniowe. Wielu łask bożych. Tego błogosławieństwa Chrystusa maleńkiego, który narodził się w Betlejem. Opieki nieba. No i to, co jest naszą jeszcze tradycją, co nie powinno zginąć z okresu Bożego Narodzenia, dzielę się ze wszystkimi opłatkiem. Szczęść Wam Boże. Przedstawienia przygotowane w okresie Bożego Narodzenia to przykład bogactwa kultury, której źródłem jest Ewangelia. W związku ze zbliżającymi się uroczystościami Bożego Narodzenia dyrekcja tej szkoły z księdzem proboszczem Markiem prezentują nam tę stronę zewnętrzną tych uroczystości, a więc jasełka w sposób teatralny, przedstawienie problemu Bożego Narodzenia, łamanie się opłatkiem, choinka. To jest ta strona zewnętrzna, wizualna, która należy do tych pięknych zwyczajów, pięknych tradycji, które mają swoje korzenie w naszej wierze. Nadejścia Mesjasza zapowiadali już prorocy w Starym Testamencie. Niebiosa, spuśćcie na mrozy, niech jak deszcz spłynie na nas oczekiwany. Ziemia nasza wyschła z pragnienia, przyjdź Panie i nie zwlekaj. Rabbi, do kogo ty tak wołasz? Samuelu, to nie ja wołam. Cała ziemia woła, wszyscy ludzie wołają, żeby przyszedł Emanuel i żeby był Bogiem z nami. Rabbi, czy by chcieli usłyszeć? Tak, Pan nad Panami wie wszystko. Wie o moim powstaniu i o moim spoczynku. On zna wszystkie myśli człowiecze. A dlaczego Bóg nas opuścił? Nie jesteśmy sami. O nie, mój synu, Bóg nas nie opuścił, to myśmy zgrzeszyli. Ale Bóg jest wierny swoim obietnicom. Wypełniają się czasy, a Bóg będzie znów pośród nas. Nauczycielu, a kiedy ktoś ustaje? On już nadchodzi, widzę go, ale jakby we mgle. Król mocarny, on nas wybawi z niewoli, jego panowaniu nie będzie końca. W dzisiejszych jasełkach wystąpiłem w roli proroka. Myślę, że dostałem tę rolę, ponieważ ksiądz wie, że może mi powierzyć jakąś ważną rolę. Jasełkowe przedstawienie w Olszynach to także koncert wybranych kolęd nawiązujących do Bożego Narodzenia. Narodził się w stajni Jezus u Bogi, uniżył majestat, chociaż Pan srogi, będąc synem najwyższego, nie miał miejsca godniejszego w swojej osobie, w swojej osobie. Przywierzeli do Betlejem pasterze, grając głośnie dzieciom też mu na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości.
Uczestnicy przedstawienia przypomnieli najważniejsze wydarzenia związane z narodzinami Pana Jezusa. Ave Maryja, bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, jesteś błogosławiona między wszystkimi niewiastami. Kim Ty jesteś? Czego ode mnie chcesz? Ja boję się Ciebie. Nie bój się, Maryjo, Bóg wysłuchał Twoją modlitwę. Bóg przyjdzie na ziemię, stanie się człowiekiem, a Ty będziesz matką Syna Bożego. Nie rozumiem tego, co do mnie mówisz. Jak się to wszystko stanie? Maryjo, u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Duch Święty to sprawi i Twój Syn będzie Synem Bożym. O Boże, Boże mój, amen, fiat. Ja jestem tylko służebnicą Pańską. Niech mi się stanie według słowa Twego. Maryjo, błogosławiona jesteś, żeś uwierzyła, iż spełni się wszystko, co Ci Pan powiedział. O Maryjo, jak wielki jest Pan! O Maryjo, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Adonai, pozwól mi odejść. Nie chcę narazić Maryi na zniesławienie. O Boże, pozwól mi odejść. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On zbawi swój lud od jego grzechu. Jezus? Emanuel? Bóg z nami? Syn Boży, Mesjasz obiecany, a Matką Jego moja Maryja? Co czynić? Nie wiem. O Panie, będzie jak chcesz. Czytałem w starych księgach, gdy przyjdziesz Bóg na ziemię, niebo będzie ziemi sięgać, gwiazdy ujrzą ludzkie plemię. Ta noc jest dla mnie niepojęta, ta gwiazda to moja nadzieja święta. Spełniły się oczekiwania, raz i zdrowy, bez wahania. Naród, który szedł po ciemku, niechaj ujrzy światłość wielką. Ja wyruszam, pilę drogę, dłużej czekać już nie mogę. Tak mi każe moje serce. Pozdrowiony bądź, Król. Chwała Ci, Panie, nieba i ziemi.
Bogu rodzico dziewico. Jestem czarny król południa, gdy prowadzi gwiazda cudna i nad Polską tu stanęła, więc jest święta wasza ziemia. Tutaj z wami Pan Bóg mieszka, stąd do nieba prosta ścieżka, więc nie bójcie się w dłoni, bo królowa was obroni. Jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze Polska nie umarła. Śpiewa król i naród cały, cała moja polska ziemia. Gdyby nawet nad stajenką krążył jakiś smutek czarny, jestem z Piastu, z kości pola, jestem z wami solidarny. Udział w przedstawieniu to także ważne wydarzenie w szkolnej edukacji. Jesteśmy w ogóle bardzo zadowoleni, że się angażują i rodzice w te nasze jasełka. Dzieci są też bardzo zaangażowane. No, staraliśmy się z księdzem, żeby wypadło jak najlepiej. Zaszczycił nas swoją obecnością biskup, więc też z tej okazji bardzo się cieszymy. No i myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Spotkanie opłatkowe było także okazją do przekazania świątecznych życzeń. Szanowni rodzice, wszyscy goście, szanowni państwo. Chciałbym, dziękując szczególnie księdzu proboszczowi za zaproszenie, życzyć wszystkim tu obecnym, dorosłym i młodym uczniom tej szkoły, tego, by spełniły się szlachetne plany, zamierzenia, dążenia w następnym roku, który już niebawem, ażeby te święta były udaną, skuteczną próbą głębokiego przeżycia sensu naszego istnienia. Wszystkim państwu na każdy dalszy, kolejny dzień życia i pracy, działalności, nauki, szczęść Boże. Na zakończenie spotkania wszyscy składali sobie życzenia i przełamali się opłatkiem.